dzisiaj sesja między innymi tych nowych fajnych blues, co już wyszło u nas na sklepie. Gdzie jesteśmy? W studio Kapsa? Alaska. Alaska. Czyli w południowej Ameryce chyba. Tak, ale obok jest studio Kapsel. Co jeszcze można powiedzieć? Studio Alligator jest obok. Widzieliście? Studio Czarnobyl. Czarnobyl. A jest Kapsel? Jest Kapsel. Też jest Kapsel. Alligatores. Z ciekawych rzeczy słyszałem, że mamy pozować w tych jeansach, których jest teraz Pączek dzisiaj bez koszulki. Spierdolisz. Podobno tak. Ja myślałem, że ja mam najgorzej, bo ja mam miłosne z Agatą jakieś. Tak. Ale tu będą takie rzeczy. Przejebane, nie? Miłosne zdjęcia z dziewczyną. No. Dramaty ludzkie. Nie jesteśmy przegrani. A może ty będziesz w tych jeansach? Masz ja może takie miłosne w takich samych jeansach? O kurwa, jeszcze jakiś sztuczny deszcz. Upalony po zawodach jeszcze. Ty, wokół jajec. Tak mi schodzi bronzer, że wyglądam jakbym miał bielactwo wokół jajec, człowieku. Chodź. A to chodź. No i tej wiesz. No intymne sprawy są. No. Patrz, poczekaj jak chcę. O kurwa. No to tak. Zawsze na tych przetargach tak było. Wiesz, i z tym możesz być na okładce magazynu. Na Forbesie była ta dziewczyna z bielactwem, czy na czym? No. No. Wszędzie była, bardzo popularna. To Winnie? Trzeba jeśli na Forbesie, to tylko, że tak. Złoty chłopak. Nasz mistrz z rugby. Opowiada o swojej przypadłości. Kurwa. Planów na dziś to po sesji nogi. Wiem, że Saker też robi nogi. Wracamy, robimy nogi. Już wjechał posiłeczek. Już nie będziesz ja? Drugi. Jeszcze mam wafle ze sobą, drugie już wjechały, jedne wafle, oczywiście serek niskotłuszczowy, 86 gramów białka, praktycznie pękło wile. W 12 minut ten ser zjadłem, sobie kąsałem jak kanapeczkę. Ser żółty niskotłuszczowy. Ser żółty. Przepity dzikiem, oczywiście. No oczywiście rano jeszcze pokażę. O 8, 15 zrobiona w tleniku. Przysłowiowym. No i właśnie po południu nogi. To tak się żyje mi najlepiej, kurwa. Stay tuned. Drugi pączek dzisiaj ma wolne. Jest tylko ten pączek miły. I ja mówię, że mi się wszystko podoba. Wszystko. Widziałem na live, jak oglądałem tam. Czekałem, aż Saker wyjdzie, patrzę. Ja tego nie widziałem. No tam był taki moment, że ty już miałeś wychodzić. I nie było cię, i kolejna kategoria, tam bikini, kolejna i nagle właśnie tacy dżentelmeni wychodzą. No co, no kurczę, szanuję zajaweczkę, wiesz, może staram się zrozumieć. Jak Nesfizik fizik wchodziło, to było... No. A teraz wszyscy kulturyści szczupli katują Nesfizik, nie? No. I teraz wiesz, te dżinsy... No staram się zrozumieć, że to są na przykład osoby, które się modą interesują i próbują w Men's Health, na Men's Health się dostać. Sorry. I na przykład jeszcze podsumowują swoje przygotowania na scenie w jeansach, nie? No jak dla mnie to po prostu jest ocena góry ciała, bo płytki jeszcze. Ale na przykład nie rozumiem, jak już o tym mówimy, sukienek. Tam w Siedlcach była kategoria, że w sukienkach wychodziły. Fitness model. No to już jest dziwne. No bo tam praktycznie ciała nie widać. Gdzie to sporty sylwetkowe. Faceci w sukienkach. Nie, spokojnie, to jeszcze parę lat. A może to jest tak, że wiesz, że na przykład tancerki chcą startować w tańcu i chcą startować w sylwetkowych. Ale nie możesz ocenić sylwetki w sukience. O to mi chodzi. No tak. W jeansach możesz. Okay, czyli... Góra ciała. Okej, okay. Rozumiem. Ale też mają, one mają plecy odkryte. To chyba ta sama koncepcja, że po prostu, wiesz, plecy oceniają. No ale okay, no, plecy mają, szkoda, bo jakby sam strój do bikini jest bardzo drogi, nie? To jest około 1000-1200 zł, no więc sukienka w diamencikami ozdobiona, no to pewnie jest 3000 sukienka, nie? Wow.
Kurwa, tutaj wyglądamy, żebym był w wieku Max Payne'a. Tego... Co jest mala? Tego, co był Max Payne, ten odświeżony, nie ten pierwszy? No, no. Wiem, który... Śmiesznie, wiem, jak brak włosów tak zmienia, co? Który już gra... No. No. Tutaj tu nie zadziałało. Tu nie działa, kurwa. Jakieś foty do prywatnego folderu chyba ino. A to nie jest dla facetów fota, to jest pod dziewczyny robione i ja dziewczyny myślę, nie lubią, jak się spina za to bardzo. Dla facetów też. Nie może być zbyt mocna sylwetka, musi być właśnie na ludzie. Sporo chłopaków bardziej docenisz dziewczyny, myślę. Chłopaki? A chłopaki dopiero jak tam zacznie, wiesz, jakąś pozę robić. Mi się nawet kojarzy z takimi magazynami dla od facetów dla facetów, wiesz. To właśnie taki jeans, jakiś taki, wiesz... A to zaraz bardziej jakoś klata bokiem, to wtedy myślę, że panowie bardziej docenią. Jakoś tricep. To no hetero panowie, a ja mówię, panowie, no, którzy szukają męskiego ciała. Hetero panowie się jarają panami. No ale to nie w jeansach. A kobiety się jarają kobietami. To nie w jeansach. No to jakby zdjął te jeansy, to bym się bardziej jarał. No, tak. Ale właśnie, to nie świadczy o nas jeszcze gorzej? Nie. To nie sport. Z kulturystyki jesteśmy. Tak. Chodźcie, chodźcie. Ej. Schowali tutaj nowy smak Energiola, ale ja wam pokażę. Znaczy, to będę miał bluzę gdzieś, bo ta bluza niebieska. Nie ma, kurwa. Nie, przepraszam wszystkich. Jeżeli kogoś uraziło, to może nawet to wytniemy. Za mocne chyba. No nie ma takiego, no nie? On jest taki smutny, a ja jestem. Mamy takie zdjęcia klasowe z pączkiem. No to tak jak no. A to nie było coś jeszcze z jakimiś rekwizytami? Stoły, które... Dobra, wystańcie tak jak wtedy, obok siebie. Przyrodzie oznaka wrogiego nastawienia. Pokazywanie zębów i otwieranie nozdrzy. Że dotleniasz mięśnie w ten sposób nozdrzą? Że jesteś gotowy do impulsu? Nie, no, ale wiem, że zwierzęta tak robią, że rozszerzają się nozdrza, pokazywanie zębów, no i ogólnie powiększanie sylwetki. Powiększanie sylwetki, nie? No, no. Zobacz, może właśnie to jest połączenie tego, że... No tak, że wszystko się one się otwierają no. Razem z pokazywaniem no. Zębów. To zobaczymy. Jeszcze mamy nowe na to. Bartek, zrób 10 zdjęć i zrobimy. No, ale właśnie dużo wtedy. Dużo. Tak zapierdala to no. Do nas. To jest dobry schemat. Ty ze swoją dziewczyną. Tak. Ludziom się spodoba. A na fajne te foty, ja widziałem je. A, nie, one nie są złe. No. Czy coś mówiliście, że jakieś miłosne, to normalne foto. Ale widać po reakcjach na Insta, że ludzie lubią patrzeć na pary. Właśnie z dziewczyną seruję zdjęcia i album rodzinny przeglądasz i patrz, że o tutaj mała Mariolka. Patrz, czy tam jakie imiona będą za 20 lat modne. Patrz, to byliśmy my, twoi rodzice, na sesji WK, mieliśmy 20 parę lat, 30 parę. No. Czy tam 30 parę. Och, jacy, jak dobrze się prezentowaliście. No, zazdrość. Och, ale to jest w grudniu 2022, za rok będzie 10-lecie tak jakby oficjalnego startu kanału. No. Więc tak jakby jeszcze jeden raz to już będziemy tak pierdolić. Czyli... Jak jeszcze raz musi się powtórzyć to, co minęło, kanału. A nie oszukujmy się, minęło bardzo szybko. Mhm. Przerażająco szybko. To będziemy już 40 parę lat. No. A 40 parę lat to jest dla większości osób ponad połowa życia.
A to, to mija w sekundę. To oznacza, że za chwilę nie będziemy żyć. Czyli to oznacza, że nic nie ma znaczenia tak naprawdę. Czyli nie warto z niczym czekać się ograniczać, bo nie będziemy żyć zaraz. No. Kurwa, idę po słodycze. Węglowodany. Czy wiedzieliście, że jeżeli wasze ciało pobiera energię z tłuszczu, potrzebuje zużyć 12% więcej tlenu? Węglowodany, byku. Oszczędność 12% tlenu. Bez nagrywania. Co? Co? Będzie dokumentacja, że jestem złym pracownikiem. Tak, ja muszę lecieć, bo... No my też. Jeżeli to jest... Tak nam się podoba. Jeżeli to jest wysiłek fizyczny, to musisz iść. Ale pół godziny przed końcem, więc... bo już w zeszłym tygodniu byłam, a to jest trener. Jeżeli to jest trening, to musisz iść w tej chwili. Nie możesz już tutaj zostać ani sekundy. Natomiast jeżeli by to były jakieś studia czy coś... To nie. To musisz zostać, ale... Ale siłka czy basen, jedziesz, kurwa. Dobrze wymyśliłaś się z tym treningiem, a na jaki film idziemy? Ale to prawda, że cię zabieram, bo Polczek nie ma teraz samochodu. No, ja jadę do rodziców na kawę. Jaki plan dzisiaj, ile basenów? 2 kilometry. To ile jest to długości? No to 2000 podzielić na 50. No, to na pewno... 25 tysięcy. Nie zweryfikujecie. Niestety. Brzmi prawdopodobne. Nie, no to jest tak okej. Okay. Znaczy w sensie to jest dużo, ale tak mniej więcej.